W piątek 27 lutego przy ulicy Piłsudskiego 27 w Nowej Rudzie uroczyście otwarto Centrum Sportu i Rozrywki Nowar. Jest to niecodzienna inwestycja mieszcząca się w byłych zakładach szwalniczych. Świeżo otwarta inwestycja, którą rozpoczęliśmy w 2011 roku. Wtedy też zakupiliśmy te wszystkie budynki. Remont rozpoczął się w 2013 roku. No jak widać, po 2 latach udało nam się osiągnąć to, tutaj Państwo widzicie. Całe centrum sportowo-rekreacyjne na 2 piętrach już praktycznie w całości. Mamy siłownię, fitness, saunarium, solarium, oprócz tego kręgielnię na 2 piętrze oraz tor dla samochodzików zdalnie sterowanych, co jest też nowością bodajże w całej Polsce, jeżeli chodzi o tor taki kryty. Powiem szczerze, że takiej inwestycji jeszcze chyba tutaj nie mieliśmy. Oznacza wiele rzeczy. Po pierwsze, wielkie centrum rozrywki, sportu, a dla mieszkańców nie tylko, myślę, Nowej Rudy, ale całego powiatu kłodzkiego, a może i dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego, bo w tym regionie takiego obiektu nie ma. A wielkie przedsięwzięcie firmy prywatnej, która kupiła i zagospodarowała niesamowicie zniszczony obiekt. Obiekt, który w mieście już od wielu lat straszył. Obiekt, który przestał w 90-tych latach tętnić życiem jako obiekt przemysłowy, spisany przez wielu na straty. Dzisiaj niesamowite przedsięwzięcie, wielkie wyzwanie, bardzo ryzykowne, ale myślę, że będzie to wielki sukces tych panów, czego im bardzo życzę. Centrum czynne jest codziennie do późnych godzin nocnych i oferuje rozrywkę dla całej rodziny. Wstępnie są to godziny od 9 do 21, jeżeli chodzi o tydzień taki normalny, jeżeli chodzi o weekendy, prawdopodobnie będzie to czynne do 24, może i później. Wszystko zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie osób. Mamy na górze bar zrobiony razem z kręgielnią i tam można przyjść, posiedzieć. Są osoby, które mogą bezpośrednio grają, mają swoje miejsca. Z boku mamy dużo miejsc siedzących dla ludzi obserwujących. Z boku jeszcze mamy wiele maszyn, 2 bilardy mamy, cymbergaje, piłkarzyki. Także jest miejsce dla całej rodziny. Całe rodziny mogą przyjść, zabawić się i posiedzieć, mile spędzić czas. Inwestycja zrealizowana jest z rozmachem i w 100% sfinansowana ze środków własnych firmy. Wydawało nam się, że taka inwestycja jest bardzo potrzebna w naszym rejonie, bo nie ma czegoś takiego. No, uważaliśmy, że takie centrum, jak to, co robimy, to na pewno będzie potrzebne ludziom. Jak widać, zainteresowanie jest olbrzymie. Nawet dzisiaj po 2 godzinach otwarcia ludzi jest bardzo dużo i wszyscy są zainteresowani, zadowoleni z tego. Myślę, że my też będziemy po pewnym czasie zadowoleni z tej inwestycji. Ja bym powiedział tak, to jest takie połączenie mojej młodości z doświadczeniem wspólnika. Ja na co dzień mieszkam we Wrocławiu, także chodzimy po takich lokalach, jeżeli chodzi o moją rodzinę. A wiem, że tutaj, jeżeli chodzi o Nową Rudę, takiego czegoś nie było. Także jakoś tak ten pomysł zakiełkował. Natomiast to był luźny pomysł rzucony gdzieś tam na gronie imprezy rodzinnej. No i później to tak już poszło, jak już się kupiło te budynki, no to już trzeba było coś z tym zrobić. Więc generalnie pomysł padł na to, że jest to inwestycja, która najbardziej tak jakby pasuje do tego miejsca. Burmistrz miasta wspiera inwestorów, gdyż liczy na to, że centrum przyciągnie klientów, jak i turystów z całego województwa. Tej wielkości firma ma prawo uzyskać taką pomoc na poziomie 50% wartości inwestycji. Pomoc tą odzyskuje w postaci podatku od nieruchomości, który przez najbliższe lata będzie firma z niego zwolniona. Cieszę się, że jako miasto mogliśmy udzielić pomocy publicznej na to przedsięwzięcie i dołożyć jakąś swoją cegiełkę. Ten obiekt zmienia tą część miasta. To część, która kiedyś tętniła przemysłem, bo mieliśmy tu zakłady przemysłu jedwabniczego, obok mieliśmy zakłady filii Diory dzierżoniowskiej. Obiekty te przestały żyć i zaczęły straszyć w mieście, być taką niechlubną wizytówką. Dzisiaj ten obiekt i poprzedni przez tą firmę przygotowany jako budynek mieszkalny zaczyna zmieniać wizerunek tej części miasta, z czego bardzo się cieszymy. Inwestycja jest nietypowa z powodu znajdującej się w tym miejscu kręgielni oraz toru dla samochodów zdalnie sterowanych. Z naszych informacji wynika, że jest to pierwszy i jedyny tor na hali o powierzchni 200 m2. Wspólnie z kolegami Irkiem Działkowskim i Grzegorzem Kuzakiem
podjęliśmy inicjatywę. Umożliwił nam pan Bogdan Tyś tutaj wykorzystanie tej hali pod budowę tego typu toru. Jest to tor przygotowany głównie dla modeli mikro offroadowych i dla modeli w skali 1.10 onroadowych, gdzie po przekonfigurowaniu toru będzie można tymi modelami też jeździć. Tor będzie czynny codziennie w godzinach od 16 do 21. W weekendy będzie prawdopodobnie od godziny 10 do godziny 22 czynny. Oprócz tego otwieramy też sekcję modelarską. Będzie można tutaj przyjść, nauczyć się tego, zapoznać z modelem. Mamy modele do wypożyczenia, czyli początki. Dla początkujących są też modele na początku bez inwestycji. Czyli będzie można ten model rozebrać, złożyć, pojeździć nim. Jak się komuś spodoba, wtedy zakupić model swój własny i brać udział w zajęciach. Oprócz siłowni, która znajduje się tutaj w obiekcie i toru modeli samochodowych, sterowanych, znajduje się bardzo duża sala fitness. Bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie zajęcia grupowe. Mamy bardzo szeroką ofertę od piloksingu, zumby, przez fitbale, stepy, więc każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Sala jest tak duża, że pomieści naprawdę bardzo dużo osób. Myślę, że na zumbie będzie to około 60 osób ćwiczących, więc na pewno nie zabraknie miejsca dla osób chętnych, którzy chcą dbać o kondycję fizyczną, chcą poprawić swoją sprawność fizyczną, czyli swoje zdrowie, i bardzo zachęcam do tego, żeby stawić czoła, dołączyć do fitnessowych wyzwań i ćwiczyć razem z nami. Inwestorzy cały czas starają się o dodatkowych najemców, tak aby oferta była bogata i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Parę tysięcy metrów ma ten budynek. No w tej chwili już mamy miejsce zarezerwowane gdyby na masaże. Podpisaliśmy wstępną umowę już teraz z masażystą i za miesiąc też już wejdzie masażysta. Mamy jeszcze tam, tak jak powiedział, wiele młodych miejsc, wiele pomysłów, które mam nadzieję, że zrealizujemy. Też takich dziwnych jak i ten. Niektórym się wydawały te pomysły bardzo dziwne, nie do ogarnięcia, że absolutnie nam się to nie uda, to co robimy, ale jak widać udało się i mam nadzieję, że się uda. Na razie tak. Nazwa Centrum Sportu i Rozrywki Nowar swoją nazwę wzięła od zakładów, które w tym miejscu działały ponad 10 lat temu. Jak twierdzą właściciele, bardzo dobrze kojarzyła się mieszkańcom Nowej Rudy, w związku z tym liczą, że tak będzie i teraz.